Fracht, czyli nowe korytarze logistyki. Panie premierze, tak, to jest trochę taki temat dla mnie trudny i daleki. Nie, dlaczego daleki? To jest systematyczne, co roku powtarzane, największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie sektora transport, spedycja, logistyka. Kiedyś już rozmawialiśmy o roli międzynarodowego transportu, jest konkretne działanie. Tam jest zaangażowana Izba Polsko-Ukraińska, tam jest zaangażowana Izba Polska-Azja, przyciągamy nowe, największe organizacje logistyczne. Ten rok będzie szczególny, o czym za chwilę. Po co to wszystko? A kiedy to będzie? To będzie w kwietniu. To będzie. Czyli już niedługo. Tak, to już niedługo. Jesteśmy teraz na etapie domykania programu. Po raz pierwszy w historii będzie to trzydniowe spotkanie, bo chcemy wykorzystać to, że największym centrum i takim terminalem sektora jest terminal Swarzędzu. Bardzo dobrze wkomponowujący się w tą centralną rolę Polski na jedwabnym szlaku, ale patrzymy także w kategoriach nie tylko transportów wschód-zachód, ale transportów intermodalnych łączących północ Europy z Europą Południową. Te wydarzenia na Ukrainie, o których wielokrotnie myśleliśmy, czy w debacie publicznej się mówi, zdetonowały nowe myślenie, jak unikać zagrożeń, a wykorzystywać szanse, że pojawiają się te nowe kierunki. Pojawia się także nowa technologia. Coraz częściej mówimy o wykorzystaniu zielonego wodoru. Coraz częściej mówimy o tym, że transport spalinowy będzie miał gigantyczne problemy w wielkich aglomeracjach. Za chwilę, bo w roku 2035 w Europie nie będzie produkcji i sprzedaży samochodów na paliwa. Tak? W związku z tym po prostu pokazuje, że te wszystkie procesy się na siebie nakładają i chcemy po pierwsze pojechać pierwszego dnia do Poznania pociągiem, zawieźć tam 200 kilkudziesięciu ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy z całego świata, tego mówię świata transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów na linii Chiny, Kazachstan, Azja Centralna, kraje Kaukazu, z Azerbejdżanem i Gruzją na czele, ale z drugiej strony całą czołówkę logistyki Niemiec, naszego największego gospodarczego partnera, całą czołówkę Niderlandów, Belgii, no bo tutaj są pewne szczególne punkty, ale też przyjaznej Skandynawii, ale też krajów bałtyckich, no choćby tylko z tego punktu widzenia, że 1/3 polskiej spedycji logistyki transportu samochodowego już mniej operuje z polskich portów czy z Hamburga, a bardziej operuje z portów na Morzu Śródziemnym. To jest Triest, to jest Pireus, to są porty byłej Jugosławii. Więc patrzmy na te procesy, że oto na naszych oczach tworzą się nie tylko te uwarunkowania, ale tworzy się zupełnie nowe przyspieszenie. I co my w tym procesie chcemy i dlaczego zaangażowałem się osobiście Izba Polska-Azja, zaprzyjaźnione środowiska właśnie w takie spotkanie i myślenie. No po pierwsze chcemy pokazać polski potencjał. Po drugie, poprzez tego typu inicjatywy chcemy wyzwolić w tym potencjale nowe myślenie. Otóż mówimy firmom transportowym. Nie liczcie na więcej ładunków w imporcie i eksporcie, jak nie możecie polskim firmom więcej eksportować albo dobrze importować. Nawet po drugie, nie myślcie o tym, że będziecie mieli więcej, potrzebowali samochodów, ładunków i tak dalej, jeśli nie będziecie potrafili kojarzyć popytu i podaży. Nie wystarczy już tylko czekać. Trzeba dzisiaj dojść do licznych polskich zakładów mleczarskich i powiedzieć, patrzcie, pierwsze próby wejścia z mlekiem w różnej formie na rynek chiński zakończyły się tym, że 7% importu chińskiego wyrobów z mleka to jest Polska. Popatrzcie w takim razie, czy w zakresie waszych przedstawicielstw działających w świecie Azji, Afryki, na Zachodzie, Kanady, Stanów Zjednoczonych nie ma ludzi, którzy mogą poprzez znajomość, rozpoznanie tego rynku, znaleźć dodatkową robotę. I w końcu najważniejsze, popatrzcie o tym, że obok tradycyjnego handlu z gigantyczną siłą niespotykaną rośnie to, co nazywamy e-commerce'em. To, proszę zwrócić uwagę, to już było ponad 13% udziału w głębi COVID-u. Teraz jest te 10-9%, to też jest bardzo dużo, tak? Ten rynek się rozwija. Wystarczy przypomnieć, że członek Izby MBB Logistic jeszcze kilka lat temu robił 5-6 milionów pakunków do 25 kg, a ostatni rok kończy wynikiem przekraczającym 25 milionów. Wystarczy powiedzieć, że jednym z liderów tego sektora, jeśli chodzi o zasilanie e-commerce zdolnością przewozową, organizacją procesu sprzedaży, jest polski Impost. To jest prawie 30 tysięcy paczkomatów na rynku polskim i 10
tysięcy paczkomatów na rynku międzynarodowym po udanych przejęciach na Wyspach, we Francji i tak dalej. Trzeba te procesy wspierać. Otóż jeśli wiemy, że w Polsce jest 11 centrów Amazona, jest centrum Alibaby, jest centrum JD Logistics, jest MBB, jest Poczta Polska, jest Allegro i dalej możemy mnożyć i 50 czy 60 tysięcy sklepów internetowych realizowanych bezpośrednio przez firmy i realizowanych przez małe i średnie firmy, to przepraszam bardzo, popatrzmy na to łącznie, jak to mamy obsłużyć, jak i wykorzystać sprzęt, jak nadążyć za choćby kwestią walki o lepszy klimat, o zmniejszanie emisji CO2, o lepszą jakość życia, lepsze powietrze. No bo wyobraźmy sobie sytuację, ile potrzeba niskoemisyjnych samochodów, najlepiej elektrycznych albo na wodór, żeby zapewnić codzienne dostawy dla Horeca i dla centrów handlowych w Warszawie. No mówimy tu nie o 1000 czy 2000 pojazdów, potrzeba tysięcy tych pojazdów. A jesteśmy największym w Europie producentem baterii do samochodów elektrycznych. Jeśli jesteśmy największym producentem autobusów, no to i eksporterem autobusów elektrycznych, to też patrzmy na to w tych kategoriach, że to może rozwijać polskie firmy, otwierać nowe. I jeszcze jedno trzeba dodać, że dlaczego w tym roku tak dużo mówimy o tym e-commerce? Ano dlatego, że podtrzymywany jest w dalszym ciągu ten gigantyczny rozrost w Polsce magazynów, centrów dystrybucji, terminali w tym zakresie. No, kończymy zeszły rok 2022 29 milionami metrów kwadratowych, najczęściej bardzo młodej powierzchni magazynowej. W budowie jest blisko 4 miliony. Nawet jak obecny czas nie będzie tak mocno już inspirował do wzrostu tego, bo przypomnę, że koszt utrzymania metra magazynu nowoczesnego wysokiego składowania jest między średnio w Polsce od 4 do 6 euro. O tyle zdrożały płace, o tyle zdrożała energia, o tyle zdrożało ciepło. To i tak jesteśmy najlepszym miejscem i staliśmy się w naturalny sposób głównym zapleczem magazynowym dla logistyki, dla Niemiec i wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli ten trakt będzie właściwie służył pokazaniu tego wszystkiego i zachęceniu. Nie tylko, ale pokazaniu, że warto w dalszym ciągu w Polskę inwestować, że warto się spotykać z polską światem nauki, warto rozmawiać o tym, co wspólnymi siłami możemy zrobić, jak lepiej zarabiać, jak wykorzystać swój potencjał, jak nie popełniać błędu. Więc pierwszy dzień jedziemy do terminala Klipu, do Swarzędza. Drugi i trzeci dzień już są Warszawa. Drugiego dnia są te tradycyjne elementy związane, jak skończymy, jakie statystyki, jakie wnioski wyciągamy w transporcie morskim, jakie lotniczym, jakie drogowym, co się dzieje na jedwabnym kolejowym szlaku, czy tutaj tracimy te przewagi, jakie są perspektywy do tego, że w sposób niezagrożony dla codziennego funkcjonowania będzie przejazd pociągów z Chin i z Europy do Chin przez Rosję czy poprzez Białoruś. Drugi dzień już będzie poświęcony nowym technologiom, będzie poświęcony nowym technikom i nowym paliwom, dlatego że trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że mimo że mamy bardzo młody choćby park samochodowy, to nie tylko brakuje nam dzisiaj kierowców, no brakuje nam przy podniesieniu stóp procentowych taniego dostępnego leasingu czy kredytu dla modernizacji, dla wymiany. Nie wolno tego procesu po prostu zatrzymywać. I trzecia najważniejsza sprawa, to kończą się już w relacjach długodystansowych duże dostawy całokontenerowe. Coraz więcej jest drobnic. A jeśli drobnica, to co? Centra intermodalne, to systemy paczkowania, to wykorzystanie automatyki, sposobu komunikacji, najnowszych technik, bezpieczeństwa monitoringu w transporcie, wszystkie wykorzystanie łączności satelitarnej, bieżące informacje o pracy każdego kierowcy, każdego pojazdu, miejscu znajdowania się kontenera. Proszę zwrócić uwagę, ile ogrom wybucha tematów. Właśnie. I teraz rzecz polega na tym, jeśli, a jesteśmy tym liderem transportu międzynarodowego, jesteśmy liderem tego przyspieszenia magazynowego, jesteśmy na dobrej drodze, żeby być wśród liderów obsługi e-commerce, no to przepraszam bardzo, trzeba to zderzyć, trzeba to pozbierać, trzeba się skomunikować, trzeba popatrzeć partnerom w oczy i ciągle mieć gotowe nowe pomysły, nowe rozwiązania. Po co? Ano bo to nie jest tylko kwestia tego, że nam przewozy węgla importowego 17 milionów ton ładnie nakręciły w zeszłym i w tym roku przełożą przeładunki w portach. No nie, ja wolałbym, żeby zamiast tego gigantycznego potrzebnego importu zwiększyć o to potrzebne wydobycie w Polsce.
w oparciu o zainwestowaną technikę, możliwości zwiększenia efektywności, lepsze procesy logistyczne, tak? No bo za chwilę obłożymy transport międzynarodowy dodatkowymi sankcjami związanymi z emisją CO2. No więc ten importowany węgiel nam zdrożeje, a krajowy drożeje nam, bo koledzy związkowcy przychodzą, jest nas dużo, my decydujemy o tym, kto tam rządzi, więc jeśli nam nie podwyższycie dwa razy wzrost inflacji i pensji, to my zastrajkujemy. Nie, chłopaki, strajkować to możecie wtedy, kiedy pokażecie efektywność swojego działania. No więc spotkajcie się z nauczycielkami, pielęgniarkami, odpowiedzcie na pytanie, o ile ma jeszcze może zdrożeć polski węgiel, żeby ich pensje nie były zagrożone, zadłużonych ponad miarę, między innymi kosztami energii i ciepła w większości polskich szpitali. Więc chcemy też wymusić tego typu spotkania, bo za często jest tak, że polityka, szczególnie w roku wyborczym, zajmuje się wybieraniem, wzajemnym oskarżaniem, kiedy jest ileś spraw, o których nie wolno zapominać, trzeba szukać tego, co wspólnotowe, trzeba szukać jeszcze tkwiących rezerw i ciągle mieć przygotowaną dobrą receptę, jak chcemy z partnerami pozyskać ich do realizacji korzystniejszych, niż by się mogło wydawać, scenariuszy dla Polski, dla polskiej gospodarki. I tę receptę znajdziemy na Frachcie 2020. No musimy, jestem tam dyrektorem programowym, funkcjonuję w tym obszarze społecznie, pracuję, komunikuję się z ludźmi, polecam na info@polandasia.com albo na moim LinkedInie Janusza Piechocińskiego, albo na moim Twitterze. Są dostępne kontakty, przysyłanie uwag, materiałów, pomysłów, propozycji. Będziemy to agregować, będziemy o tym mówić, będziemy pokazywać złe i dobre przykłady. Po co? Po to, żeby polska oferta sektora transport, spedycja, logistyki była w tym trudnym nadchodzącym czasie lepsza, a nie gorsza. Dziękuję bardzo.